Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z... chciałem powiedzieć Farming Valley, Boże Wojtek. Graveyard Keeper oczywiście. Moi drodzy, dzisiaj mamy z tego co widzę końcówkę Dnia Modlitewnego, ale zbliża się Dzień Wdzięczki, więc będziemy mogli ją teoretycznie spróbować przekabacić, żeby wystąpiła u nas w naszej karczmie, więc będziemy musieli o tym pamiętać. Natomiast to co dzisiaj zrobimy, to idziemy dalej do lochów, spróbujemy przejść jeszcze dalej. Mam wielką nadzieję, tylko że nam to w jakikolwiek sposób wypali i wszystko będzie pięknie, ładnie, cacy. Oby, oczywiście, bo to wiecie, bywa różnie ze mną bardzo i może nam nie wyjść to, co byśmy chcieli. Natomiast dobra, zostawmy sobie tutaj wodę. Teraz tak, chlebki, sztabki, żelaza, wszystko. Dobra, zostawimy to na górze. I wydaje mi się też, że my i tak, słuchajcie, mamy troszeczkę za dużo jednak chlebków i innych tego typu rzeczy. Jak ja mogę sobie to... Czemu nie mogę tego... Aha, nie mogę sobie tego posortować, okej. Dobra, weźmy sobie może, słuchajcie, 20 chlebków, żeby nam tutaj, że tak powiem, wystarczyło. Piwa też zostawimy sobie 20. Diamenty i to musimy sobie odłożyć. Zobaczymy jak to będzie, jak słuchajcie, tylko ogarnie nam się motyw, że wdzięczka już, że tak powiem, będzie dostępna. Będziemy musieli oczywiście do niej pójść i zobaczymy jak cała sytuacja będzie wyglądała. Na razie zwłokami się nie zajmujemy, chcę skończyć motyw żmija, żebyśmy tutaj już mieli wszystko ładnie, pięknie zrobione. Mam nadzieję, że to wyjdzie. A jak będzie wyglądała sytuacja dalej z tym wszystkim, to się oczywiście zobaczy. Natomiast do wdzięczki, tak jak mówię, będziemy musieli skoczyć. Także cóż, wchodzimy. 14 poziom, niedużo nam już zostało, więc bardzo możliwe, że może nawet dzisiaj by nam się udało te dwa poziomy zrobić. Nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło i sympatycznie, gdyby takie coś udało. Pod warunkiem, że mnie tutaj nie zeżrą wszystkie pająki i inne badziewiaki. Na szczęście mamy sporo życia, sporo elementów, które możemy sobie oczywiście poodnawiać, więc myślę, że nie będzie problemu. Dobra, zjedzmy sobie jeszcze. A, chleby nam nie zmieniają. Jakiś kurde elektropająk. Au, biją. Słuchajcie, mamy tylko 10 potęg leczących. Trzeba będzie delikatnie. Dobranoc. Najgorsze jest chyba tylko to, że musimy niestety wszystkich tutaj pozabijać na każdym piętrze. Także tutaj będziemy musieli ogarniać. Dobra, wypijemy trochę więcej piwa, nie będziemy na razie zużywać potki. Widzę, że mamy srebro bodajże chyba tutaj. Szkoda, że nie złoto, bo nie ukrywam, że złota chyba bardziej bym potrzebował. Aj, nie. Halo, panie kolego, do widzenia. Dobra, wykopmy. Dobra, troszkę srebra wpadło, może nie jakiejś dużej ilości, ale to zawsze. Także słuchajcie, wydaje mi się, że jeżeli dobrze by nam się udało to wszystko tutaj rozegrać, to wydaje mi się, że moglibyśmy ogarnąć sobie ten 14 poziom, pójść poogarnąć wdzięczkę, wrócić tu i zrobić jeszcze jeden. Tylko, że to też może być dosyć ciekawe i widzę, że mamy rudę złota, to ja ją oczywiście sobie tutaj wykopię. Także sympatycznie, złotko potrzebne, 9 sztuk, aż bardzo dużo. Dobra, do widzenia. No dobra. Dzień się dopiero zaczął. Także tutaj też jest duży plus. Ja ostatnio, słuchajcie, mam jakieś dziwne gadki, jakoś dziwnie wszystko... Koledzy, nie. Delikatnie się bawimy, delikatnie. Oj. No, widzę, że tutaj ci duzi koledzy to tak troszeczkę mocno biją i tłuką. Widzę, że tak, znowu nam wypadły jakieś sreberka. Tylko tak, znowu oczywiście nie mam miejsca, więc co by tu wyrzucić? Ja myślę, że tak, zniszczymy całą pajęczynę. Tutaj mamy jakieś esencje, no to oczywiście zniszczymy sobie rzeczy z buraków, zniszczymy sobie tutaj to. Dobra, i teraz pytanie, gdzie pójść? Dobra, pójdziemy na razie do dołu. Znowu jakaś pajęczyna się za mną telepie. Oj! Dobra, czekajcie, bo to są te wybuchowe. No i jest ten jeden duży. O kurde. Co tu się, moi drodzy, wydarza? Wybuchy i wszystko naraz. Zastanawiam się, czy ja mogę sobie w ogóle... Oj, wiecie co? My nie damy rady. Tak, my nie damy rady zrobić kolejnego poziomu. Musimy koniecznie zrobić więcej potek leczących, dlatego że może być problem. W ogóle wydawało mi się, że tutaj będzie ten duży koleś, a to jednak były... Muchy po prostu. One to akurat na szczała schodzą.
Dobra, pajęczyn się pozbędziemy. Czego tutaj jeszcze możemy się pozbyć? Myślę, że piwo wypijemy do końca. No i teraz jest pytanie. Czy wystarczy nam życia, żeby dokończyć tutaj ten kawałek poziomu? I musimy się też troszkę sprężać, dlatego że zaraz będzie południe w Dzień Wdzięczki. A nie chciałbym, tak jakby wiecie, jej ominąć, prawda? Dobra, tu no widzę same nietoperze i inne tego typu rzeczy, więc może aż tak mocno nie oberwiemy. Chociaż trochę obrywamy, ale to tylko dlatego, że stoję w tym głównie od nietoperzy. Dobra, pokonany. Dobra, ty też. Czy mogę zejść? Mogę. Także moi drodzy, jesteśmy na ostatnim poziomie i my teraz oczywiście stąd wychodzimy i autentycznie od razu zgubiłem mój kamień teleportacyjny, więc pewnie gdzieś jest. Natomiast na pewno tutaj wrócimy, to już od razu wam mówię, wrócimy i będziemy musieli ogarnąć właśnie motyw z tym ostatnim piętrem, ale tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy potrzebować bardzo dużo rzeczy, więc dobrze by było, żebyśmy to wszystko mieli. On tam widzę tutaj ładnie potki robi leczące, także myślę, że nie będzie problemu. Teraz tak, wszystkie esencje, wszystko tutaj pozostawiajmy. Bardzo ładnie. Ciekawe, ile on mi potek zrobił, tylko nie wiem, gdzie te potki będą. Tutaj chyba raczej na pewno nie. Tu są, widzę, jeszcze jakieś esencje, dobra. Teraz tak, zobaczę, czy mogę tutaj włożyć część rzeczy, ale widzę, że i tak nie wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć. Tu są. To są mikstura lecznicza? Tak. Dobra, to w takim razie zostawiamy tutaj te rzeczy. Srebra też trochę zostawiliśmy, dobra, ale musimy się sprężać do wdzięczki, bo nie zdążymy. Tylko pytanie teraz jest następujące, co ja zrobiłem z kamieniem, gdzie ja go podziałem, gdzie ja go włożyłem. Bo to niestety w moim wypadku też jest dziwne, ale wydaje mi się, że chyba tutaj gdzieś wrzuciłem do skrzynki. Jest. Jest kamyczek, dobra. To słuchajcie, lecimy do pod martwym koniem i powinna być wdzięczka, jest. Także z nią porozmawiajmy. Cześć kochanie, w czym mogę pomóc? A my jeszcze dla niej biżuterię musimy zrobić. A ja zapomniałem. Czekajcie, mam kilka pytań, nie mamy. Co do śpiewania w twojej tawernie. Ale nie mogę marnować czasu na pogaduszki. Zrozum, że moje zarobki zależą od tego, ile piosenek zaśpiewam. Dlatego właśnie chciałbym z tobą porozmawiać. Nie zechciałabyś zaśpiewać w mojej tawernie? Cóż, może znalazłbyś kilka wolnych wieczorów. Pierwszy kosztowy będzie wystawem 20. A jak wszystko pójdzie dobrze, następne będą darmowe. Drogo jak diabli, ale niech będzie. Dobra, spoko. Mój głos jest cenniejszy niż potrafisz sobie wyobrazić. No dobra, zadanie jest wykonane, ale my mamy jeszcze dla niej biżuterię. Więc biżuterię to my chyba raczej powinniśmy móc zrobić, ale wrócimy jeszcze do Kresolda i zobaczymy, co on na ten temat powie. Ja domyślam się, że nie zdążę raczej wrócić tutaj z biżuterią, natomiast powinniśmy móc chyba od niego otrzymać ten sztylet. Domyśliłem się, Horadryk jest wściekły. Cóż za cudowna odmiana. Masz tu mój sztylet, a przy okazji miałem jeszcze jeden sztylet, ale gdzieś go zapodziałem. Był naprawdę drogi, więc możesz go sobie poszukać w lesie. W lesie. Pytanie tylko, w którym lesie? Czekajcie, zobaczmy mapę. Czy to jest ten las tutaj? Tu jest, las przy rzece. To może tu o ten las chodziło, co? Czekajcie, postaci. Zaraz zobaczymy Kresolt, ale tutaj chyba raczej nie będziemy. Poszukać to w północnym lesie. To nie, północny las to jest tutaj chyba. Las przy rzece. No tutaj ewentualnie jest jeszcze las, to może tutaj faktycznie musimy go poszukać. Dobra, słuchajcie, poszukamy. Może gdzieś będą tutaj jakieś takie miejsca. No chyba, że faktycznie przy rzece, ale to by, wydaje mi się, że chyba by nam powiedział, że w lesie przy rzece. Zresztą wiem, że tutaj na pewno jest jakiś las, więc domyślam się, że zapewne będziemy musieli go poszukać i będzie to na takiej zasadzie, że będzie też taki wykopek czy coś w tym stylu, jak to miało miejsce w przypadku tych wszystkich wykopków. Wykopków, Boże. Wiecie, o czym mówię. Ale może... O! Dziwne. Był tutaj, wbiłem go w ten pieniek. Co robisz? Postanowiłem wybrać swoją następcę zgodnie ze starym zwyczajem. Tylko najbardziej odpowiedni cygan potrafi wyciągnąć sztylet zaklętego pnia. Wczoraj znalazłem tu sztylet, wbiłem go w ten pieniek i odczytałem zaklęcie. A teraz go nie ma. Czy ktoś był tu wczoraj z tobą? Czterech cyganów, no i Drwal. I ten inżynier, Kosma. Czyli domyślam się, że zapytaj Drwala i Kosmę o sztylety. Rębacz, hej, jak leci?
Super, jestem teraz znacznie szczęśliwszy niż w naszej nudnej, luksusowej willi. 50 pompek i kanapka z korą i jesteś królem świata. 50 pompek? Pewnie bez problemu wyciągnąłbyś ten sztylet, prawda? Ha, zmarnowałbym chyba z godzinę przy tym pieńku i nic by z tego nie wyszło, niestety. Czyli w takim razie to nie jest rębacz, więc zapytajmy Kosmę. I teraz tak, żeby Kosma chyba był tutaj, jeśli się nie mylę. Czy tutaj był Kosma? Kurczę, powiem wam szczerze, że ja nie rozróżniam tych typków, którzy są tutaj. To jest Tres. To Tres nam nic za bardzo tutaj i tak nie zrobi. Czyli Kosma musiał być tutaj. To chyba był ten od firmy budowlanej. Jeżeli się nie mylę. Co do sztyletu. Kosma, nie myślałeś kiedyś, żeby zostać barodem cyganów? Pewnie słyszałeś o tym sztylecie. Też próbowałem go wyciągnąć. Nie, przyszedłem za późno. Ty go wyciągnąłeś? Próbowałem przez pół nocy. Chciałem go sprzedać jednemu z cyganów. Niestety nie udało mi się. Może Tres coś wie. Czyli wracamy do tego typka, który jest obok. Mam nadzieję, że on nie ucieknie nam do domu i że uda nam się to wszystko ładnie zrobić w dniu dzisiejszym. Ale widzę, że stoi na razie. Co do sztyletu. Tres, nie znalazłeś przypadkiem w lesie pradawnej broni? Nie, wybacz, jestem zajęty myciem grzybów. Chwila, a czym ścinasz te grzyby? Nożem, ale zgubiłem go dzisiaj rano. Na szczęście znalazłem jakiś stary sztylet wbity w pieniek. Masz, możesz sobie wziąć ten rupień, jeśli chcesz. To zabawne, właśnie rozmawiałem z przyszłym baronem cyganów. Dobra, i teraz pytanie jest następujące. Co, sztylet legionisty, ale to jest ten, rzadki sztylet. I teraz pytanie, czy my możemy dać go... Czy mamy pójść do tego baronowego cygańskiego barona? Baronowego cygańskiego barona, bardzo po polsku, Wojciechu, powiedziałeś, naprawdę. Bardzo, bardzo. Dobra, ale pójdziemy i zobaczymy. Oczywiście dzisiaj też sobie odczytamy tą zabawę, jeżeli chodzi o naszą karczmę. A nie możemy nic zrobić. No dobra, to w takim razie, słuchajcie, lecimy do gadającej czaszki. I teraz tak, ściągnijmy oczywiście pieniążki. I pieśń wdzięczki powinno być. Dobra, 10 ulotki, spoczko. Czyli jesteśmy w stanie to zrobić, jak najbardziej, sympatycznie. No dobra, ale my, słuchajcie, teraz pójdziemy tutaj i zobaczymy, czy będziemy mogli ogarnąć sztylet. Tak, użyjmy tego sztyletu i spróbujmy zapomnieć, jak dużo nas kosztował. Ech, jakie sobie życzysz. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, ile jeszcze potrzebujemy artefaktów, ale po tej szafce tam z tyłu domyślam się, że dość sporo. Spoczywaj w pokoju, nasz przyjacielu. Twoja droga prowadzi teraz przez pradawny most ku krainie umarłych. Domyślam się, że to jest ten sam osioł, który teraz działa. O rany, znowu to samo. Jakaś moc się kończy. Tato, wiem, że jesteś na mnie zły, ale możemy przyjrzeć się sytuacji trochę bliżej? Jasne, czemu nie? Spójrzmy na przykład na akwedukt. Woda. Gdzie jest woda? Ach, wiem. Nasz Bóg nas opuścił. Nie ma wody, nie ma jedzenia, nie ma niczego. Digusie, czemu ciągle gadasz o tych rzeczach? Mówimy o ideach. Mistrz wszystkiego nas nauczył. Zbudujemy nowy, wspaniały świat. O raju, nowy świat. Spróbuj chociaż odzyskać wodę, Kryzoldzie. Wiem, że wszyscy się ze mnie naigrywacie. Łańcucha nie chce ze mną rozmawiać. Ty też, tato. Nie jestem już twoim ojcem, Horadryku. Grubo. Czyli Horadryk, no... Orety. Napiłbym się. Chwila. Gdzie mój koniak? Nie znaleźliśmy go. Fih, z poprzedniego grabarza był prawdziwy druh. Zawsze miał pod ręką jakiś napitek. Ależ mieliśmy libację. Często wspominał o swojej rodzinie. Cóż, prawdę powiedziawszy, to okropnie do nich tęsknił. Tęsknisz za nim? Czasem. Skupmy się na robocie. Następny artefakt to klamra pasa od drwala. I jeszcze coś. Wehikuł mówi o glinianych odłamkach. O co chodzi? Antycznej wazy. Maje Adam. Okej. Okay. Weź gliniane fragmenty od Adama. A któż to jest Adam? Wiecie o tym doskonale, że ja tak średnio pamiętam. Ale Adam to czasem nie był ten koleś, którego...
Czekajcie, rozganianie człowieka w spokojnym głosie. Adam. Coś mi to mówi, ale... Żebyście mnie zastrzelili, nie mam żadnego pojęcia, gdzie on mieszka. Na pewno to nie był któryś z tych. To musi być ktoś z wioski w takim razie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i słuchajcie, wrócimy też do domu. Zobaczymy też, jak wygląda tutaj sytuacja właśnie z podkami, bo jeżeli będzie ich dosyć dużo, to myślę, że nie będzie z tym większego problemu. A ja przy okazji, jak już dochodzimy do domu, to słuchajcie, ja sprawdzę szybko na Wikipedii, gdzie jest Adam. Adam Graveyard. Zaraz zobaczymy, bo powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. No to powiem wam tylko tyle, zaszczelcie mnie, ale nie jestem w stanie czekać. Adam jest zapisany do The Village. Aha, czyli on będzie w wiosce, czyli dobrze mi się wydawało, słuchajcie, że on będzie w wiosce. I teraz tak, żeby się nie pomylić... On jest 16. A tu jest, dobrze, no to dobrze mi się wydawało. Okej, okay, dobra, także już sprawdziłem, wiem, nie widzieliście, zdaję sobie z tego sprawę, ale jest okej. Okay. Dobra, dzisiaj jest też dzień kupca. Co do dnia kupca, to my z kupcem chyba nie za bardzo mamy do czynienia w chwili obecnej, bo chyba jeszcze musimy ogarnąć motyw wdzięczki, tak mi się wydaje, ale na wszelki wypadek pójdziemy i zobaczymy, jak to tam wygląda. Tylko teraz tak. Użyjmy oczywiście kamienia do podmartwym koniem. Pogadamy z kupcem, zobaczymy, co my musimy mu tutaj zrobić, bo wydaje mi się, że chyba jeszcze coś mieliśmy do ogarnięcia. Co do ceremonii w mojej katedrze. No właśnie, handluj. Tutaj nam tak to nic nie da, nic nie będziemy od niego kupować. I tu mamy zdobyć wsparcie Panny Wdzięczki, ale właśnie do tego potrzebowaliśmy tą biżuterię. Ach, kiepsko. Kiepsko, kiepsko. Dobra, ale słuchajcie, pójdziemy, zobaczymy, jak będzie. Czemu on tutaj przy... bo my już, słuchajcie, nie mamy miejsca. Dlatego nasz zombiak tutaj, wiecie, przynosi, zanosi, tak w kółko. Zaraz, troszeczkę mamy za dużo rzeczy w ekwipunku. To teraz jeszcze tak. Ogarnijmy może to tak. Zostawimy tutaj wszystkie te złomy, niezłomy. Sztylet legionisty, rzadki sztylet, to też recepturę alchemiczną zostawimy. Sztabkę, czerwone wino też zostawimy. No dobra, mamy chlebek, to myślę, że... Słuchajcie, teoretycznie powinno nam chyba wszystko wystarczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. No miejmy nadzieję, że uda nam się, wiecie, te lochy dzisiaj zrobić, bo następny dzień jest dniem żmija, więc miło by było, gdybyśmy, słuchajcie, ogarnęli to złote jabłko. Także byłoby fajnie chyba. Dobra, o czy on mi tutaj dalej robi te potki? Chyba przestał, ale mamy, widzę, książkę zieloną. Bardzo dobrze, to oczywiście jej użyjemy od razu. Kolego, dlaczego ty mi tam nie tworzysz tych potek więcej? Chyba, że nie ma miejsca na to, chociaż nie no, teoretycznie jakieś tutaj jeszcze gdzieś jest. Czemu ty mi nie tworzysz mikstury leczenia? Aha, bo my nie mamy ani roztworu chaosu, ani roztworu zdrowia. Dobra, to chodź. Czyli roztwór chaosu albo roztwór zdrowia potrzebujemy. No i możemy zrobić roztwór chaosu. Dobra, to niech nam zrobi 20. No, to się troszeczkę będzie robić. Teraz pytanie jest następujące. Czy ryzykujemy pójście do kolejnego poziomu lochów, żeby go spróbować zrobić z taką ilością rzeczy, które mamy? Czy może jednak weźmiemy, słuchajcie, te 20 sztuk wina? Bo wino, jeżeli dobrze pamiętam, podwyższało nam znacznie więcej chyba życie, aniżeli tutaj 30 nam dodaje, to nam daje 5. No właśnie, dobra, to będziemy mieli, słuchajcie, wino jako upgrade życiowy jeszcze. Więc tutaj w pierwszej kolejności wino będziemy używać. No i miejmy nadzieję, że nam się uda. No tak jak już mówiłem wcześniej, jedyne co możemy zrobić, ewentualnie co moglibyśmy w sumie zrobić, to jest ten demacański miecz, ale tam umówmy się, że ten poziom waleczności nie wpada aż tak mocno, więc tutaj chyba raczej nic nie zrobimy. Ale dobra, wchodzimy na 15, ostatni już poziom i zobaczymy, jak to będzie tutaj wszystko wyglądać. Domyślam się, że ja pewnie nie muszę tutaj pokonywać chyba wszystkich. Ewentualnie może dostaniemy dostęp jakiegoś ostatniego
Na wszelki wypadek tłuczmy. Dobra, widzę, że mamy żelazo, znaczy, przepraszam, srebro, ale kurczę, oni też mnie strasznie mocno tutaj biją. Ale winko widzę, daje radę. No zobaczymy, mam nadzieję, że motyw żmija po prostu gdzieś tam sobie zakończymy. Tylko domyślam się też, że ten 15 poziom, ostatni, no on może być troszeczkę rozległy i długi. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Już też widzę, że będę... O, tam jest zejście, widzę. To słuchajcie, to zaraz właściwie zobaczymy, czy możemy tam zejść, bo jeżeli nie będziemy mogli... O, to wlazłem, ale są diamenty tu. To diamenty to akurat wykopię. A, nie mogę. Dobra, do widzenia. Dobra, ile na diamenciku wypadnie? 4-5. Ładnie, ładnie, ładnie. No dobra, czyli teraz tak, na pewno w planach będę mieć zrobienie, słuchajcie, jeszcze jednego demacjańskiego miecza, żebyśmy mogli go używać jako tą naszą najsilniejszą broń. Na pewno będziemy musieli zrobić biżuterię dla wdzięczki, żeby ją, myślę, że w następnym odcinku postaram się to ogarnąć, żeby to już, wiecie, było zrobione i żebyśmy nie mieli z tym większych problemów. No i to by było właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o tworzenie tutaj jakichś tam naszych broni i innych tego typu rzeczy. Tutaj w ogóle już widzę, że są złote golemy, czyli tutaj będziemy dostawać głównie złoto, ale widzę, że też są dosyć potężne i już nie mamy miejsca. To na pewno to poniszczymy. Złoto nam się oczywiście przyda, no wiecie, złota nigdy za wiele. Jak zresztą w sumie narzekałem właściwie przez połowę serii, że nie mam złota, nie mam diamentów, tak teraz mamy ich na tyle dużo, że wiecie, możemy właściwie wszystko porobić, to co byśmy mogli porobić z danych rzeczy. Także nie jest źle. I się znowu stanąłem... O nie! Nie zdążyłem kliknąć. Kurde, umarliśmy. Oczywiście wiadomo, w przypadku Graveyarda nie da się umrzeć, także to też nie jest gra, która gdzieś tam, wiecie, nagle się okaże, że nie żyjemy, koniec, kaplica i wszystko, wszystko, ale jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby przejść tutaj i może uda nam się to złote jabłko ogarnąć, chociaż moglibyśmy tak na dobrą sprawę nawet i kupić od żmija, przepraszam, od wiedźmy z bagien, więc to nie jest tutaj jakimś takim, wiecie, bardzo dużym problemem. Natomiast jak już tam idziemy, no to myślę, że powinno być spoczko. Teraz tak, ja to w ogóle tutaj część rzeczy poniszczę, bo ona nam się na pewno nie przyda. Galaretki, te z nietoperzy, to będziemy wszystko wyrzucać, dlatego że i tak mamy tego bardzo, bardzo dużo, więc tutaj nie powinniśmy mieć żadnych deficytów, jeżeli o to chodzi. No i jest żmij, on tu, słuchajcie, już czeka, aż ogarniemy w końcu ten 15 poziom i zdobędziemy złote jabłko. No tutaj wszystko jest wyczyszczone, także tutaj plus jest taki tych ruin, że za każdym razem jak do nich wchodzimy, to co jest wyczyszczone, to oczywiście wyczyszczone jest. I tu umarłem, dlatego że było... Domyślam się, że przez tego dużego typka niestety. On nam jakoś tak mocno przykasolił na koniec. No dobra, teraz poszło całkiem sprawnie, mamy jeszcze miejsca. Oho, widzę, że już jest magiczna kuleczka, która zaraz do nas doleci i wybuchnie. Tu jest bardzo dużo przeciwników, więc tu musimy się troszkę sprężyć, jeżeli chodzi o bicie. Dobra. I te pieruńskie nietoperze, najgorsze, najgorsze i najgorzej. Wiecie co, ja mam wrażenie, że to przez nie my tak zbyt dużo życia obrywamy niestety, bo one mają, wiecie, to do siebie, że jak my stoimy w tych ich, że tak powiem, tym głównie, no to niestety tracimy. Dobra, teraz tak, standardowo to niszczymy. Mamy tutaj strasznie dużo różnych esencji i innych tego typu rzeczy, ale czy ja wiem, czy nam jest to już potrzebne, tak na dobrą sprawę? Krwawe gwoździe na pewno nie. Złom też podziękujemy. Jeżeli chodzi o tą galaretkę, to też podziękujemy. Co ja mógłbym tu jeszcze ewentualnie zniszczyć? Właściwie to nic. Życiodajny. Dobra, zobaczymy. Natomiast mamy sporo potek leczących i chyba dochodzimy do końca. Tak mi się wydaje. O tak, jest złote jabłuszko. Dzień dobry. Halo? Haha, bo ja nie mam miejsca. Dobra, to wywalimy proszek, którego mamy najmniej. Dobra. I dostaliśmy złote jabłko. Wychodzimy.
i dostaliśmy Nothing Underneath. Dostaliśmy osiągnięcie. Dobra. Co do naszej Nika? Aha, to mam do ciebie złote jabłko. Daj mi je, tylko je poliżę. Nie potrzebuję zanadto wiedzy. Też chcesz, Liza? Nie, chyba nie. Nie, lizanie rzeczy to nie moje klimaty. Ach, już wiem, o czym traktował tamten ustęp o rytuale, ostatni składnik. Nareszcie więc stanowi klucz prastarej klątwy i potrzebuje mrocznego serca. Żmiju! Wiem, jak je uzyskać, ale ja mam chyba... Wydaje mi się, słuchajcie, że my chyba mamy to serce, więc wydaje mi się też, że chyba damy radę skończyć, ale też nie jestem pewny. Wiem natomiast, że możemy i jesteśmy w stanie zrobić eliksir, który jakby zmroczni te zwłoki, jak zwał, tak zwał. Natomiast do tego no trochę rzeczy będzie potrzebne. Dobra, czy tamten... Aha, no chyba już skończył, ale to wiecie co, on nawet już w sumie nie musi nam nic tworzyć tutaj. Bo tak na dobrą sprawę wszystko już mamy. Dobra, pójdziemy jeszcze po to mroczne serce, o ile jest. Mam nadzieję, że jest. A jeżeli nie ma, to zobaczymy zaraz w przypadku zwłok, które tutaj mamy, czy gdzieś nie było. Ale wydaje mi się, że jakieś... O, mam, idealnie ją zostawiłem. Super. Także będziemy mogli, myślę, że to na spokojnie skończyć dzisiaj wątek żmija. Bo do tego był nam potrzebny prastary dziennik. Także bardzo, bardzo, bardzo jestem przeszczęśliwy. Wiecie, no umówmy się, że my powoli tak niestety kończymy tutaj Graveyarda. Na pewno nie będę, słuchajcie, zabierać się za drugi sezon, to już wam mogę obiecać od razu. Dobra, mam dla ciebie mroczne serce. Zobaczmy, jak ten rytuał będzie w ogóle wyglądać. Nareszcie, wszystko gotowe. Chwila, poczekaj tu, muszę zebrać popleczników. O, jak długo mam czekać? Mietek się widzę obudził chyba. Kurde, blaszka, co najmniej godzinę albo dwie. Mietek, to ty? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że tak. W życiu nie chciałbym przegapić tej ceremonii. Czeka nas ubaw pachy. Wiesz może, co zamierza przyzwać żmij? Kurde, blaszka, tak. Jako jego wewnętrzny wiem, kogo chciałby przyzwać. Mam też przypuszczenie, kogo tak naprawdę woła i już siedzę jak na szpilkach. Poczekajmy więc. No też poczekajmy, zobaczymy. Jestem ciekaw. Nadszedł ten wiekopomny dzień. Dziś otrzymałem to, na co czekałem całe życie. Przeklinam ich wszystkich. Cały swój gniew składam tobie w ofierze. Zjaw się pośród nas, błagam cię. No dobra, ojcze. Co? Pięciu niech tu zostanie, czterech za mną. Kurde, blaszka, wyśmienita. Czy on wezwał... Co, jak? Czarna magia. Teraz widzę, że to ty. Pamiętam twoją twarz. Jesteś istotą mroku. Mój syn nie żyje. Zginął w pożarze wraz z matką. W domu na wzgórzu wiedźm. Matka wypchnęła mnie przez okno, zanim zwalił się na nas trop. Spnączył, plotłeś mi kiedyś konia. Dałem mu na imię Płomień. Synu, czy to ty? Samuelu, jestem twoim ojcem. What the fuck? A father and a son, osiągnięcie. No to tego bym się nie spodziewał. Mój panie, jesteśmy. Zniknąłeś. Brać ich, ludzie. Nie, stać, puśćcie ich. Wracać do kwatery, ale... Zrób to. Synu, to jak sen na jawie. My też możemy sobie pójść? Jasne, idźcie, tylko nie psujcie tej chwili. Okej, to powiem wam szczerze, że takie delikatne zaskoczenie. Też powinienem się zbierać. Poczekaj, wygląda na to, że mój rytuał się udał. Nieskończony notatnik należy do ciebie. Mam nadzieję, że wrócisz dzięki niemu do ukochanej. Dzięki. Weź też wieczny płonący węgiel. Chyba nie chcę już nikogo palić. Dziękuję, panie. Mów mi, Edward. Co zrobimy ze strażnikami? Widzieli nas. Musimy przedtem wrócić do miasta. Niezły zwrot akcji. Nie, żebym tego nie przewidział. Ha, ha, ha. Błatek przegrał zakład. A sam jestem o krok bliżej powrotu do ukochanej. Czyli słuchajcie, udało nam się zdobyć jeszcze więcej rzeczy do powrotu, bo wpadły nam tak na dobrą sprawę dwie, czyli nieskończony pamiętnik i ten wiecznie płonący węgiel. Nie wiem w sumie, jak dużo tych elementów będzie nam potrzebnych, ale my, słuchajcie, teraz pójdziemy sobie jeszcze, myślę, że tam do tej kurcze machinerii, bo... Czekajcie, co my tam dostaliśmy z tego wszystkiego? Tam był ten kompas i to wszystko, ale to nie jest do tego. My to chyba wrzuciliśmy do tej pierwszej skrzynki, tak mi się wydaje tutaj. Oczywiście standardowo, ja mam wiecznie burdel, tak, sztylet legionisty.
Może ten sztylet, rzadki sztylet też nam się przyda? Dobra, to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, także pójdziemy sobie teraz jeszcze na wzgórze Wiedźm, zobaczymy jak to będzie, ale cieszę się, że tutaj ten wątek gdzieś nam się skończył. Domyślam się, że wątek wdzięczki pewnie też nam się niedługo skończy. Także, słuchajcie, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, nawet wręcz bym powiedział. No dobra, i możemy wykonać lufę już. I zobaczcie, został nam słony widelec i lustro dumy. Lustro dumy domyślam się, że dostaniemy od wdzięczki, a słony widelec najprawdopodobniej dostaniemy od nie grabarza, tylko od kupca. No dobra, patrzcie, mamy zrobione, także tutaj już się widzę, coś świeci. Także jeszcze te dwie rzeczy nam zostały, bardzo dobrze, sympatycznie. Cieszę się niezmiernie. To dobra, słuchajcie, jeszcze do gadającej czaszki wrzucimy tutaj artefakt. Oczywiście zanim my zakończymy tak jakby grę tym portalem, przedostaniemy się oczywiście jeszcze, musimy zrobić całe Stranger Things, tak? Także to też, wiecie, nie będzie tak, że będzie tragedia, ale widzę, że sporo jeszcze artefaktów nam zostało. Tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o te wszystkie historie tutaj. Także nie jest źle. Widzę, że zapasy też są całkiem fajne, sympatyczne, także tutaj widzę, że to ładnie wszystko prosperuje. Ale dobra, moi drodzy, słuchajcie, my będziemy na dzisiaj kończyć. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku spróbujemy poogarniać nieco więcej tych wszystkich rzeczy do Stranger Thingsa. Natomiast jak sami widzicie, jesteśmy już naprawdę blisko końca gry. Także z tego się też niezmiernie cieszę. Także cóż, my słyszymy się w kolejnych odcinkach już w czwartek, tak, w czwartek, dokładnie. Także cóż, ja wam dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, pa pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa pa.